piątek 15 lutego nowy system składania deklaracji, czyli e-PIT, działał pierwszy dzień. Zainteresowanie taką możliwością rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za 2018 rok było tak duże, że serwery potrzebowały więcej czasu, by wyświetlić dane. Usługa działała poprawnie, natomiast no czas oczekiwania na wczytanie się usługi był troszeczkę dłuższy niż ja na przykład sama oczekiwałam, ale mi na przykład osobiście udało się skorzystać w piątek z tej usługi. Dziś Legnicki Urząd Skarbowy na fikcyjnych danych podatnika pokazuje nam, jak działa usługa. Jeśli mowa o osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, złożenie deklaracji dzięki usłudze e-PIT jest dziecinnie proste. Wystarczy zalogować się w portalu podatkowym, wpisując portal podatkowy lub serwis podatki.gov.pl. Następnie trzeba wybrać usługę Twój e-PIT i uwierzytelnić się. Mamy dwie metody uwierzytelnienia. Można uwierzytelnić się profilem zaufanym, natomiast jeżeli podatnicy nie posiadają tego profilu zaufanego, to należy uwierzytelnić się numerem PESEL albo numerem NIP. W przypadku numeru NIP trzeba podać dodatkowo datę urodzenia. Z PESEL-u zostanie ona pobrana automatycznie oraz kolejno trzeba wskazać kwotę przychodu z deklaracji za 2017 rok oraz kwotę przychodu z jednej informacji PIT-11 za 2018 rok. Zeznania są przygotowane w sposób indywidualny. Każdy, kto chce skorzystać z innej formy rozliczenia, na przykład z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, powinien to zaznaczyć. Wówczas e-PIT zostanie automatycznie dostosowany. Należy te ulgi dopisać, z tym, że usługa Twój e-PIT została przygotowana z ulgą na dzieci. Czyli jeżeli w zeznaniu za zeszły rok, za rok 17, korzystali Państwo z ulgi na dzieci, to ta ulga jest powielona, ale w przypadku dzieci małoletnich. Organy podatkowe nie dysponują informacjami, czy podatnicy mają prawo do odliczenia ulgi na dziecko pełnoletnie, czy ono się uczy, czy zarabia. Tej wiedzy nie mamy, więc tutaj, jeżeli Państwo mają dzieci pełnoletnie, to trzeba wykazać czujność i skontrolować tą ulgę i ją ewentualnie dopisać. Z deklaracji e-PIT w tym roku nie skorzystają jeszcze osoby prowadzące działalność gospodarczą. Prace nad wprowadzeniem tej usługi od przyszłego roku trwają.